Hej, jestem Bachus, witam was w kolejnym odcinku Pytanek. Taki jest drugi odcinek Pytanek i poodpowiadamy sobie na wasze pytania. I jeżeli ktoś nie wie, w jakiej formie to robimy, no to przypominam, na początku odpowiadam na wszystkie donaty, które pojawiły się w ciągu całego tygodnia. I jeżeli są jakieś tam pytania, no to właśnie na nie odpowiadam na 100%. A później, kiedy te donaty się skończą, no to przechodzimy do waszych pytań z poprzedniego odcinka, które zadaliście w komentarzu. I taka forma, myślę, że jest całkiem spoko, więc lecimy. A więc jak mówiłem, zaczynamy od donate'ów. Sagu wysłał pierwszego donate'a i napisał: dlaczego w GTA jest coraz więcej bugów i nie są one naprawiane? Z czego to wynika? Nie jestem deweloperem, a graczem, więc z tej perspektywy mogę na te pytania odpowiedzieć. Po pierwsze, im więcej zawartości, tym więcej rzeczy może się spieprzyć. To po pierwsze. A po drugie, i najważniejsze moim zdaniem, przegrałem już bardzo dużo godzin w różne gry MOBA, multiplayery, kurde, jakieś MMORPG, w różne gry. I tylko i wyłącznie w GTA znalazłem pewną rzecz, która nie dzieje się w żadnej innej grze. W Red Deadzie nawet to się nie dzieje, a to jest gra Rockstara, prawda? Ale o co dokładnie chodzi? Chodzi o serwery. Powiecie, haha, serwery są zepsute. Nie, serwery są dobre, wbrew pozorom. Czasem jak jest więcej graczy, to coś się psuje, gra nam się nie zapisuje. I właśnie tu jest problem. Gra nam się nie zapisuje. Ale zapytacie, o co chodzi? No to słuchajcie. W każdej grze, w którą gracie, czy jest to LOL, Apex, jakie tam jeszcze są gry? Red Dead Online, nie wiem, Brawlhalla, nie wiem, Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Ghost, Call of Duty Deja Vu. No jakakolwiek inna gra niż GTA Online, to co tam się dzieje? Odcina wam dostęp do internetu na 5 sekund. Co się wtedy dzieje? Wywala was z serwera. Koniec. Nie masz neta? Nie ma połączenia, gościu. A co się dzieje w GTA? Wywala wam neta na 10 sekund, załóżmy. To co wam robi? Solo sesję. No i jeżeli coś, powiedzmy, między tymi 10 sekundami zrobiliście na waszym kompie, no to ten progres zostanie przesłany do serwera. Głupota totalna. Skoro nie zrobiliście tego na serwerze, no to tego nie powinno być. Koniec. Dodatkowa sprawa, na przykład kiedy ja wrzucam filmik na YouTube'a, no to kiedy bym wszedł właśnie na przykład do jakiejś gry, na przykład, nie wiem, Battlefielda 4, to bym miał 1000 pingu i by mnie z serwera wyrzuciło. Kiedy gram w GTA, mogę być nawet na sesji publicznej i jedyne co się stanie, to jeżeli jakiś gracz będzie w pobliżu, to on będzie miał lagi. Ale NPC-ty, które jeżdżą dookoła mnie, jeżeli żadnego gracza nie będzie w pobliżu, to NPC-ty będą zachowywać się kompletnie normalnie, dlatego że to się dzieje u mnie na komputerze, a później mój progres zostaje przesyłany do serwera. A nie tak, że po prostu te NPC-ty jeżdżą na tym serwerze, że tak powiem. Brzmi to dziwnie, no ale mam nadzieję, że rozumiecie. Po prostu Rockstar nie chciał obciążać zbyt bardzo serwerów, dlatego postanowił, że wiele tych obliczeń, że tak powiem, da nam i to wykonuje się na naszych kompach, a nie na serwerze. W Red Dead Online już takich głupot nie ma, wszystko jest na serwerze, więc jest okej. Oczywiście, jakieś tam obliczenia na konsoli są, no bo to musi być, no ale nie są tak bardzo kluczowe jak w GTA. Mam nadzieję, że w GTA 6 będzie dokładnie to samo co w Red Deadzie, no bo inaczej znowu będą osoby, które będą sobie instalować programik i klikać sobie i dodawać hajs. No niestety. Ale się rozgadałem, ja pierdzielę. Jakby co, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, może tak naprawdę to działa w inny sposób. Mówię z perspektywy gracza. I lecimy do kolejnego pytania. Alienix napisał bardzo długi donate, ale ja w całości go nie przeczytam, tylko po prostu wam go streszczę. Ale ogólnie chodzi o to, że zrobił sobie przerwę od GTA 5 i wyszedł z mojego serwera Discord, na którego was zapraszam. I teraz, kiedy chce wejść, pisze, że ma bana. No ogólnie nie banujemy osób, które po prostu sobie wychodzą z serwera, bo czemu mielibyśmy to robić? Sprawdziłem w liście banów i znalazłem tam powód: reklama Discorda. Tyle. Ale dałem ci unbana i następnym razem nie pisz taki głupot, że dostałeś bana za to, że wyszedłeś z serwera. Tylko napisz: reklamowałem Discorda, dostałem bana, przepraszam. I tyle. Drzewa są fajne. Zastanawiam się nad dwoma autami, Pariach i Neon. Wiem, że osiągowo tylko Pariach, ale design Neona bardzo mi się podoba. No i co ja mam ci na to odpowiedzieć? Pariach jest najszybszym autem w grze, to mogę ci teraz powiedzieć. Neon, no wygląda pięknie i z tego co pamiętam jest elektrykiem, więc jeżeli lubisz elektryki, no to bierz. No i ostatni donate, Segram0321, siema Bachus, będzie jakiś specjal na 50k subów. No i cóż, po pierwsze dziękuję ci bardzo za donate, 25 zł i to blikiem, czyli po prostu dostałem
praktycznie 100% tego, co wysłałeś, więc wielkie dzięki. Na rozwój kanału zawsze się przyda. I ogólnie, skoro tyle wysłałeś, to przydałoby się dobrze odpowiedzieć, ale niestety uważam, że chyba specjalu na 50k nie będę robił. Kiedyś robiłem specjal na 25 tysięcy, na 20 chyba było, na 15, ale teraz postanowiłem, że nie ma to za bardzo sensu, szczególnie, że w ostatnim tygodniu wyświetlenia spadły mi o 50% mniej więcej. Kiedyś robiłem 15-20, teraz robię, jak 5 dobiję, to będzie fajnie. No ale cóż, takie uroki. Kurde no. Unlucky. Ale ogólnie, skoro takie spadki są, no to czas wprowadzić plan B. Lecimy z Red Deadem. Nie no, żartuję. Ogólnie, plan jest taki, że GTA zostaje na kanale cały czas i będziemy wrzucać jeden odcinek z GTA dziennie. Planuję cały czas, aż mi się po prostu znudzi. Sorry, no ale kurde, trochę lipa jest. No bo robiłem 15-20 tysięcy wyświetleń, a teraz robię 5. Filmik ze zlotu ostatni miał 20, ten ma 4. No tak nieprzyjemnie się widzi takie spadki, naprawdę. No ale cóż, nie, może ja coś robię źle. Dobra, więc podsumowując, nie ma czego świętować, bo mimo że suby lecą do góry, no to wyświetlenia mi spadły ostro. Więc, no cóż, lecimy dalej. Kurde, już 6 minuta, prawie 7, ja dopiero odpowiedziałem na 4 pytania. Więc dobra, przyspieszamy. Sano, czy będziesz kupować GTA 6 jak wyjdzie? Jak myślisz, większość osób przerzuci się na GTA 6, czy nadal będzie tyle samo osób mniej więcej grało w GTA 5? Jeżeli wyjdzie GTA 6, no to wsparcie dla GTA 5 będzie zerowe. Żadne DLC się na pewno nie pojawi, ale też nie będzie pewnie żadnego wsparcia, jeżeli chodzi o anti-cheata. Teraz powiecie, że anti-cheata nie ma, no to zobaczycie, co się stanie, jeżeli wyjdzie GTA 6. To będzie totalna tragedia, więc nie ma sensu zostawać w piątce. Przenosimy się na 6, jak wyjdzie oczywiście. Rom Chory pyta: Bachus, wiem, że pewnie to olejesz, ale do jakiego DLC GTA Online było najlepsze według ciebie? Tak, oleję to. Pablo Escobar pyta: kurde, światowy człowiek. Jaki jest najlepszy, najszybszy muscle car? No to nie wiem, czy chcesz w końcu najlepszy czy najszybszy. Moim zdaniem Dominator GTX jest bardzo dobry, ponieważ dobrze skręca, nie ślizga się jak większość muscle carów. Dodatkowo Yosemite jest bardzo szybkie, z tego co pamiętam. A tak ogólnie najlepszy, jeżeli chodzi o prędkość, jeżeli chodzi o to, jak się fajnie nim jeździ, to moim zdaniem Dominator Pistwasser jest najlepszy. Lecimy dalej. Argos SFM. To jest, o Jezu, co za awatar. Jezus Maria. Dobra, lecimy. Czy zamierzasz nagrać coś z innych części GTA? Ciekawostki, misje i tym podobne. Ogólnie, kiedyś nagrywałem serię z GTA 3. Nagrałem z 2 odcinki. I nie oglądało się to zbyt dobrze, ale ta seria polegała na tym, że po prostu grałem w te gry, prawda? Sporo o nich wiem, tak przynajmniej myślę. Więc po prostu chciałem zrobić taką serię w postaci ciekawostek, że tak powiem. Czyli po prostu przechodzimy misję, a ja na jej temat trochę wam opowiadam. Na przykład w pierwszej misji, czyli gdzie po prostu jedziemy tym samochodem do naszej kryjówki, mamy kurumę. I to jest jedyna taka kuruma w grze, dlatego że w takim kolorze, jaka tam jest, już takiej kurumy w grze nigdy nie spotkasz. Więc ciekawa sprawa, prawda? I tych ciekawostek miałem całkiem sporo. Różne historie z dzieciństwa chciałem opowiadać, no ale się to nie spotkało z dobrym przyjęciem. Mało wyświetleń, więc porzuciłem to. Ale teraz myślę, że mam coś dla was lepszego i się spodoba, tylko muszę najpierw ogarnąć kilka starych części GTA. No i coś podłubiemy. Lecimy do kolejnego pytania. Hiperkozak pyta: kurde, jak taki kozak, to czemu, sam nie wiem. Ale dobra, jaki pojazd bojowy jest najlepszy i czy opłaca się kupić Rainera 2000? Tak, opłaca się kupić Rainera 2000. W prawym górnym rogu macie kartę i tam macie odnośnik do filmiku. A z pojazdów bojowych najlepszy moim zdaniem jest Opresor 2. To jest chyba normalna odpowiedź, najszybsza. Ostatnie pytanko na dzisiaj. Taki nick, że tego nie będę nawet czytał, ale fajny awatar. Bardziej opłacalna jest tampa bojowa na full, czy Insurgent niestandardowy też na full? Oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta. Insurgent niestandardowy na full. Dlatego, że jest to praktycznie najlepszy pojazd na napady w grze. Tampa bojowa padnie na jedną rakietę. Insurgent niestandardowy na 15, więc o wiele lepiej być po prostu w insurgencie pick-upie. Jest najbezpieczniejszy. Tampa bojowa nie wybacza błędów, no i potrzebuje sporo badań, żeby być w ogóle użyteczna. A insurgent niestandardowy, co prawda, też wymaga badań,
ale nie są one potrzebne, żeby po prostu być kozakiem. Co innego w tampie. No tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie, możecie wysłać donate, wtedy pojawicie się na odcinku na 100%. Możecie też napisać to w komentarzu, wtedy macie, no cóż, małą szansę, nie oszukujmy się, na dostanie się do odcinka, ponieważ tych komentarzy ostatnio było 300. 300 komentarzy. Sporo. Więc dzięki za oglądanie. Łapkujcie, komentujcie, oceniajcie. Siema, na rapa, cześć. Elo.